Jak wrażenia po pierwszym posiedzeniu Sejmu, bo w końcu pan jest wśród tych 6 posłów Sojuszu, którzy są debiutantami w tej kadencji? No, do tej pory miałem przyjemność tylko i wyłącznie oglądania w telewizji. Dzisiaj po raz pierwszy na żywo. Wrażenia dobre, choć kiedy rozmawialiśmy na temat kandydatów na marszałka, no to zastanawiałem się, cóż takiego robią posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo ta dyskusja odbiegała od takiej dyskusji i debaty parlamentarnej, jaka powinna tutaj być, no ale każdy poseł może zabrać głos, każdy poseł może się wypowiedzieć. Z tego prawa korzystali dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy napisali kartki i po prostu czytali te karty, z tych kartek pytania, ale to na szczęście nie trwało aż tak długo. Udało się wybrać marszałka, za chwilę wybieramy wicemarszałków, w tym również kandydata Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wierzę, że Jerzy Wenderlik będzie tym wicemarszałkiem. Obawia się pan, że wojna polsko-polska przykryje tak naprawdę tą kadencję? Tak, obawiam się tego, bo to już widać po pierwszej dyskusji. Wydawałoby się, ja jestem też przyzwyczajony do tego, że na pierwszym posiedzeniu, kiedy są władze czy rady miasta, a tak też powinno być Sejmu wybierane, to powinna być zgoda, bo każdy klub przedstawia swojego kandydata na marszałka czy wicemarszałka i tutaj nie powinno być żadnych przecież kłótni. No a dzisiaj niektórzy posłowie robili wszystko, żeby tylko zaistnieć przed kamerą, żeby powiedzieć kilka słów, wrócić do przeszłości, wykorzystując też tragedię smoleńską. To chyba było niepotrzebne i no, to nie rokuje dobrze na przyszłość, można powiedzieć, tej kadencji, bo przez tragedię smoleńską nie da się mówić też o przyszłości. No, trzeba mieć szacunek do osób, które zginęły, pewien oddać im hołd, ale nie wykorzystywać w każdej wypowiedzi, nawet wtedy, kiedy wybieramy marszałka Sejmu. Ja zgłosiłem swoją osobę do Komisji Finansów, ale również do Komisji Infrastruktury. I no, te dwie komisje są bardzo poważne. Mam nadzieję, że będę chciał zrobić w każdym razie wszystko, aby w dobie kryzysu zadbać po pierwsze o finanse państwa, a po drugie no, w dobie tego, że pochodzę z Łodzi, a Łódź jest centralnie położona, jest najgorzej skomunikowana w tej chwili. Zrobię wszystko, aby w Ministerstwo Infrastruktury bardziej przyłożyło się i nowy minister do tego, aby dobrze skomunikować nasze miasto.